Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Dzisiaj kierujemy do Was wielką prośbę. Nie tak dawno ojcowie dominikanie mieli kapitułę prowincjalną. Pewnie było o tym głośno, bo to zawsze ciekawe wydarzenie. Wkrótce, 21 kwietnia, nasze zgromadzenie świętego Michała Archanioła będzie przeżywać kapitułę generalną. Zjadą się współbracia z całego świata, będą analizować ostatnie 6 lat istnienia zgromadzenia, jego działalności, dokonywać rachunku sumienia, ale też patrzeć w przyszłość. Będą wybory nowego zarządu generalnego, proszenie Ducha Świętego o to, aby wytoczył nam właściwie kierunki, aby przysporzył nam łaski Bożej, sił, mądrości, odpowiednich ludzi. To błogosławiony czas. Dlatego prosimy Was o modlitwę. Trwa adopcja ojców kapitulnych. Umieściliśmy listę współbraci, których można omadlać, bo to oni będą wypowiadać się, głosować, oni będą jakby przedkładać to, co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła. Proście Ducha Świętego za nas, za nami Michalitami, aby nasze zgromadzenie wypełniło według planów Bożej opatrzności to, do czego Pan nas powołuje, abyśmy wybierali właściwe kierunki. Módlcie się za wszystkich ojców kapitulnych do Ducha Świętego i do świętego Michała Archanioła. Liczymy na Was. Zakończę jak zawsze modlitwą. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, bo Ty doprowadzasz do całej prawdy. Ty przenikasz Bożeże zamiary. Przyjdź na wszystkich, którzy będą brać udział w kapitule generalnej. Oświecaj ich, napełniaj swoją mądrością. Wskazuj właściwą drogę. Ożyw swoje dary i charyzmaty, szczególnie dar rady. Święty Michale, asystuj temu błogosławionemu czasowi. Błogosławiony Bronisławie, módl się za zgromadzeniem, które z woli Bożej utworzyłeś. Amen. Niech Was błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?